taka, wiesz, kochaniak od kochania. Lomi, lomi, niu. Nui. Lomi mnie postawiło po prostu na jakiejś całkiem innej drodze, całkiem mnie obróciło w jakąś inną stronę, który właśnie powiedział, że na każdym etapie dostaniesz takich klientów, na których jesteś gotowa. Podczas masażu też przytęsłujesz, chciałam powiedzieć, tak? Tak, bo ty tak. Zajmuję się czymś innym zupełnie, nie patrzę na zegarek. Czyli to jest takie jedyne miejsce. Mam wyjaśnić po prostu twoje imię i nazwisko. Troszeczkę nie jest zwykłe, ja się nie zgadzam. Po prostu nie ma możliwości, jakby, żeby Lomi nie zmieniło życia. Po prostu nie ma takiej możliwości. Agnieszka. Cześć, Agnieszka. Cześć. No. Aloha możemy sobie powiedzieć. Aloha. Aloha znaczy cześć? Tak, to jest takie pozdrowienie hawajskie. Oni się tak witają i żegnają. Dzisiaj chcieliśmy porozmawiać o masażach. Uwielbiam masaże, robię je od dziecka i od czasu do czasu chodzę na różne i eksperymentuję. Czuję? Au, czuję! Przeleciałam z Malty do małej miejscowości w sumie w Zgierzu i byłam bardzo zaskoczona, że tutaj występuje takie zjawisko, że tak powiem, masaż, który się nazywał Lomi Lomi Niu. Nui. Nui, sorry. Lomi Lomi Nui. Mhm. Właśnie dlatego, ponieważ nawet nieźle wymawiam, chciałabym, żebyś porządnie o tym opowiedziała. Mhm. Co to jest? Masaż Lomi Lomi Nui w ogóle jest masażem hawajskim. Na Hawajach jest mnóstwo rodzajów Lomi Lomi. Tam każda rodzina ma swoje lomi. Oni masaż traktują jako taką naturalną formę uzdrawiania. Od niedawna, bo chyba od około 2000 roku, postanowili się tą formą uzdrawiania i tego dotyku dzielić na świecie. Podobno stwierdzili, że zaczyna być bardzo mało miłości, coraz więcej złości w ludziach i oni zdecydowali, że tą formę uzdrawiania po prostu wypuszczą i zaczną nauczać ludzi w Europie. Czyli masaż, który tak w większości myślę się kojarzy z czymś bardziej takim fizycznym, tak jak taka fizjoterapia, tutaj mówisz o miłości. Tak. W jaki sposób to jest związane? Ta końcówka nui, czyli lomi lomi nui, charakteryzuje masaż, który był kiedyś przed wiekami wykonywany tylko takim najważniejszym osobom w całej wiosce. Był tylko dla wodzów i ta końcówka nui świadczy o tym, że jest to masaż świątynny. Te masaże odbywały się w świątyniach, na takich kamiennych stołach podobno. Ten wódz się układał i bywało tak, że kilka godzin, kilka dni nawet, on był po prostu masowany, tak? Tak, tak, fajnie to brzmi. Ten masaż akurat, ten rodzaj Lomi Lomi charakteryzuje właśnie sposób dotyku. Tak się ładnie mówi, że on jest wykonywany w duchu Aloha. Co oznacza, że jest wykonywany z miłością, z czułością, z dużą życzliwością do człowieka, z dużym szacunkiem do ciała, z taką pełną akceptacją. Jakbyś miała powiedzieć dla kogoś, kto nigdy o tym nie słyszał, taka główna różnica zasadnicza od zwykłego masażu, na jaki chodzimy? No to zdecydowanie, kogoś... to zdecydowanie właśnie forma tego dotyku. Od strony fizycznej masaż wykonuje się przed ramionami, tą miękką częścią ręki. Zamiast tak samą dłonią wykonanego masażu dostajemy tak dużą powierzchnię ciała jako dotyk, co przekłada się to na odczucia, na wrażenia osoby, która dostaje masaż. I mnie osobiście zaskoczyło to, że tam się trzeba jak gdyby troszeczkę rozbierać bardziej niż zwyczajnie. Nie, po prostu się trzeba rozbierać jak do masażu. Tak, lubię bardzo szczegółowo opowiedzieć, tak, zwłaszcza jak się widzimy pierwszy raz, to lubię opowiedzieć szczegółowo po kolei, jak będzie masaż wyglądał. Właśnie po to, żeby uprzedzić, żeby jak najmniejszy ten efekt zaskoczenia był później na stole, żeby ta osoba jak najbardziej mogła skorzystać. Natomiast ja myślę sobie, że właśnie zwłaszcza kobiety, no to my całe dnie po prostu upięte, a to stanik, a to bluzka, a to 3/4 dnia w pracy, więc odpowiedni ubiór i tak dalej. No ja myślę sobie, że to jest mega, mega fajne móc skorzystać z takiego czasu i właśnie taką swobodę też od tej strony poczuć. Yes!
No dobrze. Ja powiem o takich swoich uczuciach dziwnych, które się różniły od zwykłych masaży. Mi się ten masaż kojarzył bardzo z rodzicami, to znaczy z czymś takim matczynym, bym powiedziała. Że tylko tak jakby mama, czy ktoś, jakiś członek rodziny, tobą się opiekował. Czy to jakiś taki umysł jest w tym, tak, w tym masażu? To znaczy zamysłu takiego jako takiego, tak, że akurat ty miałaś takie wrażenia, nie ma. I z taką intencją do stołu nie stajemy. Tak. Natomiast masaż jak gdyby ten traktuje człowieka w całości, co oznacza, że zajmujemy się ciałem, emocjami i duszą. Mhm. Czyli jakby dążymy do tego, żeby tworzyć całość. Myślałam sobie też od innej strony, bo ja jestem też w takiej terapii gestalt, biorąc pod uwagę to, że jakieś 95% tego, w jaki sposób funkcjonujemy, to nasza podświadomość, a tylko 5% nasza świadomość, więc ta praca z tym psychoterapeutą, rozmowa i właściwie no dużo więcej czasu to potrzeba, bo musimy sobie wiele rzeczy uświadomić, dojść do... Lomi Lomi Nui jest taką pracą terapeutyczną z ciałem. I bardziej bym ciało porównała do naszej nieświadomości. Wszystkie stresy, wszystkie te nasze przekonania, jakimi żyjemy, jakie dostaliśmy od rodziców, w jaki sposób zostaliśmy wychowani, to wpływa na nasze nawyki. No, dla przykładu, ktoś będzie taki, że najpewniej, najstabilniej będzie się czuł, jak będzie miał wszystko pod kontrolą, będzie właściwie całe życie przychodzi w formie jakiegoś planu, założenia, co po czym, co następne i zupełnie no, nie aprobuje i nie zgadza się na coś, co gdzieś tam życie podsuwa z boku, tak? I to traktuje za jakieś zaskoczenia, zupełnie odrzucając wiele rzeczy od siebie, tak? To wszystko będzie widoczne właśnie w ciele, w trakcie masażu, bo... Właśnie, to jest niesamowite, tak? Bo ty mówisz, że ty masując możesz dużo poczuć. Tak, kiedyś, ale nie to... Nie wiem, czy to mogło być, że kiedyś zauważyłaś, że płakałaś. Tak, ale to... Pracowałaś kogoś i płakałaś. Jak to w ogóle jest wytłumaczalne, że ty dotykając kogoś możesz coś poczuć i nawet dowiedzieć się o tej osobie, tak, poprzez dotyk i w jakiś sposób poczuć jej ból, jej jakieś tam... Ja myślę sobie, że w ogóle nawet nie będę próbowała tego w jakiś sposób bardzo logiczny wytłumaczyć, natomiast z całą pewnością ja w ogóle Lomi traktuję jako pewnego rodzaju rozmowę z ciałem. Musimy wiedzieć, że tak jak każdą relację, czy nawet tą rozmowę, tworzymy w połowie. Masaż też tworzymy, jakby 50% ja, 50% osoba, która do mnie przychodzi. Natomiast jej ciało, to w jaki sposób reaguje na dotyk, jak reaguje na to, co ja chcę zrobić. Masaż jest takim, możemy śmiało powiedzieć, takim tańcem z ciałem, bo jakby pracujemy ze stawami, więc to się tak ładnie mówi, że tańczymy z ręką, tańczymy z nogą. Sposób, w jaki osoba się poddaje temu tańcu. I ty a propos, podczas masażu też przytęsowujesz, chciałam powiedzieć, tak? Bo ty tak. Muzyka jest hawajska, muzyka ślicznie, muzyka jest hawajska. Uczymy się też tańca hula, który pomaga przy stole do masażu. I on jest tak dopasowany, że jak, no ja jestem w stanie półtorej, dwie godziny, czy trochę dłużej jak zejdzie, to jestem w stanie po prostu zupełnie bez jakiegoś mega dużego wysiłku fizycznego przy tym stole być i towarzyszyć tej osobie. Tak? Taka rzecz odnośnie swojego masażu teraz opowiem, które mi się przydarzyło, że ja się na koniec masażu rozpłakała. Czy to jest normalne? Tak, bośmy nisko, tak. Często zdarza. Ja za każdym razem zachęcam do tego, żeby na ten masaż przyjść z taką świadomością, że mamy teraz swoje święto dla siebie. I ja też bardzo świątecznie podchodzę do tego masażu, jak go wykonuję. To w ogóle ten masaż wyjątkowo nie nadaje się na takie podejście komercyjne, na takie, żeby stanąć od rana do wieczora robić ten masaż. I bardzo zachęcam i zawsze przed masażem zachęcam do tego, żeby była pełna swoboda, żeby poczuć tą swobodę, że ktoś, kto przychodzi na masaż, chce mu się śmiać, to się po prostu śmieje w trakcie, chce mu się płakać, to płacze, chce mu się ponucić, bo na przykład melodia się podoba, to sobie nuci, chce się zasnąć i to są sygnały idące od ciała, więc mega fajne jest po prostu podążanie za tymi impulsami. Jak jest potrzeba, bo w ciele się gdzieś tam
tam coś ruszymy, coś odblokujemy. Jest potrzeba po prostu, że z ciała wychodzi chęć płaczu. Bardzo proszę. Ja jak gdyby właśnie jestem od tego, żeby w takich momentach i w takich sytuacjach towarzyszyć. Jest do tego stworzona przestrzeń i właśnie typowo dla najważniejszej ciebie, tak jak byłaś i jakby miała się odnieść do naszego spotkania, to po prostu to było święto dla ciebie. Chcę powiedzieć tak, żeby to nie było, że łzy to jest coś złego, to jest jak najbardziej coś dobrego, tak? To jest odblokowanie jakichś tam w ciele utkanych emocji, które wychodzą i to jest jak taki oczyszczenie. Chciałam jeszcze teraz podkreślić takie ważne momenty. To, co powiedziałaś, że ty robisz ten masaż na świeżo, czyli to nie jest, że stoimy przy taśmie, masz 10 klientów, nie. Ty masz cały przygotowany dzień, ile ty dziennie jedną osobę? Tak, jeden albo dwa masaże dziennie. Jeden, dwa max dziennie. I jeszcze co ciekawa rzecz, to też mi się nigdy nie przytrafiło, ja przyszłam do ciebie pierwszy raz, wiadomo, dzieci, grafik, i ja miałam jakąś taką ograniczoną ilość czasu, pamiętam, nie wiem, czy powiedziałam, że mam 1,5 godziny, i Agnieszka mnie odprawiła z powrotem. Ja nie mogłam w to uwierzyć, bo ja myślałam, że no wiecie, przyszedł klient, nie zrobiłeś mi tego masażu, tylko mnie odprawiłeś. Czyli to jest na tyle ważne, żeby ten człowiek czuł się naprawdę swobodnie. Komfortowo. Inaczej to nie ma sensu. To znaczy tak, ja w takim momencie też biorę jakby pod uwagę i ciebie, i siebie. Tak. Bo ja już sprawdziłam się w takich masażach i w takich sytuacjach, w których ja musiałam spojrzeć na zegarek i musiałam tego czasu pilnować. I jak gdyby wiem już, że to nie jest dla mnie. Ja po prostu, jak widzisz, w tym pokoju w ogóle zegarka nie mam. Boże, jakie to jest niesamowite, bo teraz tak mało rzeczy nie jest na zegar. Teraz wszystko jest na zegar. Szybko, szybko, terminy. Ja zupełnie, ja, że tak powiem, robię i zajmuję się czymś innym zupełnie, nie patrzę na zegarek. Czyli to jest takie jedyne miejsce, gdzie nie istnieje. Tak, właśnie fajnie by było, fajnie. Właściwie to jest dla mnie taka pewnego rodzaju medytacja w ciągu dnia, bo jakby zupełnie nie myślę o tym, co za mną dzisiaj, czy po prostu mam takie problemy, czy tam obiad do zrobienia, czy kolację. Moment, w którym po prostu staję do stołu, jest takim momentem medytacji, bo zaczynam tą rozmowę z ciałem. I już jestem tylko dla tej osoby. Myślę sobie, że właśnie tak jak zaczęłyśmy o tej formie terapeutycznej i co działa w tym masażu, to myślę sobie właśnie, że mnogość tego dobrego dotyku, takiego całkiem bezinteresownego, do którego jakby no bardzo jesteśmy nieprzyzwyczajeni i zupełnie ja bynajmniej obserwuję takie całkiem odejście od tego dotyku. Tak strasznie brzmi, nie jesteśmy przyzwyczajeni do dobrego dotyku. Tak. Coś, co jest w ogóle do dotyku. Tak, bo i myślę sobie, że właśnie od tego dotyku bardzo, bardzo odchodzimy, a jest to naturalna potrzeba po prostu każdego człowieka. Wszyscy jesteśmy jednakowi, więc no nie chcę nawet myśleć, co będzie po wirusie i tak. Język i język. Zestresowana. Niedługo masz takie swoje troszeczkę święto, że rezygnujesz z takiej pracy standardowej, tak, jakby... tylko przychodzisz już tylko i wyłącznie tą swoją pasję, bo rozumiem, że wystarczało czasu, tak? Wystarczało. Ja myślę sobie, że po prostu od czegoś trzeba było zacząć i jakby wszystko ma swoje miejsce i taki odpowiedni czas. Natomiast ja jestem już tak, po prostu nie ma możliwości, jakby, żeby Lomi nie zmieniło życia. Po prostu nie ma takiej możliwości, bo pierwsze szkolenie, pierwsze jakieś... Lomi mnie postawiło po prostu na jakiejś całkiem innej drodze, całkiem mnie obróciło w jakąś inną stronę, co jest mega, po prostu świetne jest, bo nie da się wykonać tego Lomi Lomi Nui, czyli akceptować człowieka, kochać człowieka, podchodzić do każdego z życzliwością, niezależnie od tego, nie wiem, jaki zawód wykonuje, niezależnie od tego, jak wygląda, czy ma fałdkę, czy ma bliznę, czy ma po prostu, no, cokolwiek. No nie da się przekazywać tego na stole tylko i wyłącznie, a poza no żyć zupełnie inaczej. To więc jak jakby ty, to robisz? Ty nie masz tej takiej... No nie. To właśnie, się samo stało właśnie. To się samo stało przy Lomi. Być może to nam wyjaśni po prostu twoje imię i nazwisko. Jest troszeczkę niezwykłe, ja się zaskoczyłam. Rozumiem, że to nie jest pseudonim artystyczny na potrzebę masażu. Nie. Bo ty masz na nazwisko... Kochaniak. Bo nazwisko ekstra, w ogóle ja pierwszy raz słyszę, no ale jest cudowne. Ale ja jeszcze mam taki zwyczaj, że z wywiady zaczynam od imienia i pytam się każdą osobę napotkaną, czy wiesz, co oznacza twoje imię? Nie.
No to zaraz to powiem i zobaczymy, czy nam się pasuje. Mów. Agnieszka. Czystość, bez skazy, świętość. Nie, zupełnie bez skazy. Wiesz co, ja jestem na dobrej drodze do takiej mega, do takiego zaakceptowania siebie z tymi skazami i bez. Czyli jakby... ty też je masz. Tak, no pewnie, że tak, oczywiście, że tak. Natomiast myślę sobie, że po prostu właśnie te skazy i te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam w większości może ktoś u siebie uważa za jakieś coś takiego może niefajnego, ale one tworzą tą wyjątkowość naszą. Więc jakby zupełnie ja jednak zostanę po prostu przy tym, że jak każdy normalny człowiek mam swoje skazy. Ja bym właśnie jeszcze z chęcią wspomniała o tym, dla kogo jest Lomi? Tak. Ktoś z ciekawości zadzwoni i pyta. Osobiście uważam, że w ogóle do Lomi nie mamy żadnych przeciwwskazań. I Lomi jest takim masażem, w którym ja jestem w stanie dopasować do właściwie do każdego człowieka. A po drugiej stronie, powiedzmy, słuchawki, ktoś pyta, czy w ogóle po tym, czy po tym, czy po nowotworach, czy po jakimś z depresją i tak dalej. Ja sobie myślę, że ten masaż właśnie jest im bardziej człowiek coś mu dolega i są to symptomy już z ciała, to myślę sobie, że tym bardziej po prostu dla niego Lomi jest. I ja jak obserwuję sobie i to też takie słowa mojego nauczyciela pierwszego, który właśnie powiedział, że na każdym etapie dostaniesz takich klientów, na których jesteś gotowa. Tak, i dziś właśnie przed naszą rozmową ja sobie tak w ogóle dużo myślałam i powiem ci, że początki były takie właśnie, że jednak mnóstwo ludzi i większość z takiej ciekawości, no bo fajnie brzmiąca egzotyczna nazwa, coś nowego w Zgierzu. Natomiast z czasem zaczęli się pojawiać po prostu ludzie z takimi, z taką trochę inną świadomością, z taką świadomością, że może jest już dość tych tabletek, tych aptek, że jednak zaczynają dostrzegać, że mają ciało, ale to zazwyczaj w momencie, kiedy coś się zaczyna dziać i coś są już jakieś objawy, już to ciało jakoś woła. I myślę sobie właśnie, że coraz więcej ludzi teraz na Lomi trafia jako na taki masaż typowo terapeutyczny. Ja też to ciało, ty mi teraz zresztą wysyłałeś jakieś linki odnośnie ciała i też sobie zaczynam coraz bardziej zdawać sprawę, jak ono jest bardzo zaniedbane z takiego punktu widzenia, jak my go nie słyszymy, taki realny instrument, który wszystko ci podpowie, ale kto by go tam słuchał? Tak, nie? Bo zwyczajnie zupełnie pędzimy po prostu i jakby w tym pędzie mam też takie przemyślenie, że bardzo często to ciało traktujemy jako taki instrument, który ma nam gdzieś pomóc w realizacji tych wszystkich planów, w znalezieniu się na szczycie tej tabelki, natomiast zupełnie go nie słyszymy w trakcie, w drodze i musi nas porządnie rozłożyć, żeby w ogóle zdać sobie sprawę z tego, że jednak, no kurczę, mam chyba jednak plecy albo coś w kolanie, więc jakby rzeczywiście no, jest pora na coś, żeby z tym coś zadziałać. No dobrze, jeszcze takich z bardziej przyziemnych spraw, czy to jest drogi masaż, czy każdy, czy możemy powiedzieć takie też taką informację? Tak, w tym momencie takie spotkanie, bo ja lubię to nazywać po prostu spotkaniem, takie spotkanie u mnie kosztuje 200 zł. 200 zł. Jeszcze ciekawa rzecz, bo ja o tym masażu tak naprawdę na Malcie się dowiedziałam, tam gdzie mieszkam i to było ciekawe, bo my znamy takie małżeństwo, oni wykonują ten masaż, wykonywać go we dwie osoby. Tak. Na cztery ręce. Na cztery ręce. Dwa serca. Dwa serca, no fajnie. Bo ja od razu tak, że mama i tata, ale nie wiem, nie wiem dlaczego ja mam coś z tym Ale słuchaj, bo jakby wrażenie opieki matki jest bardzo częste, rzeczywiście. To jakby to nie tylko ty masz tego rodzaju spostrzeżenia po masażu, ale to myślę sobie, że jest fajne. To jest... Ja myślę, że tego nie może być za dużo, tej miłości matczynej, tak? Nie, ale wiesz, ja myślę sobie też, że od drugiej strony, myślę sobie, że te wszelkie takie, nie chcę nazwać ograniczenia, ale może takie sposób myślenia, sposób postrzegania życia, sposób postrzegania świata w ogóle, my jakby dostajemy od rodziców. I myślę sobie, że po prostu na etapie właśnie tamtego naszego spotkania
może po prostu taka potrzeba była rozluźnienia i taka potrzeba była odblokowania jakiegoś momentu związanego z rodzicami czy z mamą. Ale to jest niesamowity przepływ, myślę sobie. 1000 ludzi, nie 1000 historii. Tak, tak jakby się wymieszowujesz, nie? Tak, ja ci dam tak, swoje tak, ty moje tak, takie wspólne tak, obraz. Tak, tak, dokładnie. No. Taki taniec. Tak, i to jest super. To jest super właśnie. Myślę, że jest duża szansa, że po prostu w ten sposób to Lomi się nigdy nie nudzi. W tym słowie aloha i w tej słowie miłość moglibyśmy zamknąć tą taką totalną akceptację. Niezależnie od tego, jaka jesteś, jak wyglądasz, co ty mówisz, czy w ogóle, no nie wiem, czy ty teraz płaczesz, czy ty teraz się śmiejesz, czy ty masz bardzo usztywnione ciało, czy to jest bardzo luźne, elastyczne ciało. Po prostu niezależnie od wszystkiego jest dawana ta akceptacja na stole, a tego jest też bardzo mało, a jest nam wszystkim bardzo potrzeba. Tym oto optymistycznym akcentem. Dziękuję ci bardzo. Ja też dziękuję. Bardzo mi się podobało. Dziękuję, że znalazłaś czas, tak mimo całego tego naszego biegu, ale też czas się zatrzymał, więc wszystko tak się udało, z czego się bardzo cieszę i mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś zobaczymy. No ja mam nadzieję właśnie. Tak! Tak, że teraz porozmawiamy zupełnie w inny sposób. To jest walka. Aloha, aloha. Tak, i cześć, tak, cześć. Aha, tak, mam... aloha. Mogę ci podziękować. Mahalo nui. Mahalo nui. Tak. Mahalo nui, szanowni państwo. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję. Ty, ale fajnie było.